No dobrze, słuchajcie, 13 września w Wadowicach w hotelu Młyn Jacka odbędzie się niesamowita impreza. Niesamowita z kilku względów. Najpierw powiem o tym pierwszym, muzycznym aspekcie. Pojawi się Kendall Laufer, pojawi się Urszula Duciak, zagrają oczywiście klimaty jazzowe. A między tym wszystkim pojawią się także polscy projektanci, m.in. Łukasz Jemioł, a także Michał Starost. To oni ufundują piękne kreacje na wspaniałą licytację. No właśnie, a teraz kilka słów o tej licytacji. Kilka miesięcy temu zrodził się w mojej głowie pomysł, żeby stworzyć fundację, która ma działać na rzecz edukacji, tolerancji i budowy współpracy między Polską a Afryką między innymi. Problemy Afryki są głównie związane z tym, że chociażby dzieci nie zawsze mają możliwość chodzenia do szkoły, bo szkoły tam oficjalnie są państwowe, ale tak naprawdę trzeba za nie płacić. Dlatego zrodziła się inicjatywa, aby zbudować właśnie szkołę w Ganie. I w tym momencie, kiedy to marzenie powstaje, pojawia się Piotr z koncepcją Jazz Art Fashion Festival. Wydarzenie międzynarodowe, które odbędzie się w Wadowicach 13 września. I przez właśnie Jazz Art Fashion Festival i moją fundację będziemy chcieli 13 września w Wadowicach przy świetnej zabawie i świetnym towarzystwie wspomóc ten projekt. To znaczy, czy zlicytować wspaniałe dzieła sztuki, wspaniałe kreacje naszych polskich projektantów, również meble mojej marki, także książki polskich gwiazd. To wszystko po to, aby grupka dzieciaków mieszkających na wsi w Ganie mogła zacząć chodzić po prostu do szkoły. Chcę tym dzieciakom dać, proszę Państwa, wędkę, nie rybę. Chcę, żeby dostali szkołę, w której będą mogli się po prostu nauczyć, a później będą mogli być samodzielnymi, inteligentnymi jednostkami, które może przylecą kiedyś do Polski na przykład na studia. Może na przykład właśnie gdzieś na Śląsk. W każdym razie, zanim to nastąpi, najpierw Wy musicie być tego 13 września w Wadowicach, być z nami, koniecznie słuchaj tej świetnej muzyki, no i brać udział w licytacji na rzecz budowy szkoły w Ganie. Ja Was gorąco zapraszam, oczywiście też tam będę. Będą tam również inne osoby z polskich mediów, z TVN-u i nie tylko, więc Was też tam nie może zabraknąć. Liczę na Was bardzo. No i czekam już tego momentu, kiedy wspólnie będziemy mogli powiedzieć tak, zbudowaliśmy tą szkołę. I ja będę mogła powiedzieć, że to dzięki Wam. Dziękuję.